Rozłożyć na czynniki. Minus 4t kwadrat, odjąć 12t, odjąć 9. No zawsze jak mamy taki trójmian kwadratowy, gdzie występują jakieś stosunkowo duże współczynniki liczbowe, to warto zastanowić się, czy się nie da czegoś wyciągnąć przed nawias. Czy nie ma jakiegoś wspólnego czynnika, który się wyciągnie przed nawias, po to, żeby sobie uprościć rachunki później. No to zobaczmy. Tutaj mamy 4 i 12, to się dzieli przez 2 i przez 4, ale 9 się nie dzieli ani przez 2, ani tym bardziej przez 4. Z kolei 12 i 9 się dzieli przez 3, ale 4 się nie dzieli przez 3. Czyli tutaj wygląda na to, że nic się przed nawias nie wyciągnie, poza być może minus jedynką, bo widzimy, że wszystkie te współczynniki są ujemne. To może warto minus 1 sobie wyciągnąć, po to, żeby dostać taki turmian z dodatnimi współczynnikami. Myślę, że będzie łatwiej się takim zajmować. Czyli tutaj wszędzie będziemy mieli teraz plusy. No i to wyraźnie, oczywiście, jest po wymnożeniu równe temu, od którego zacząłem. No to teraz spróbujmy rozłożyć ten trójmian, który mam tutaj w nawiasie. No, on wygląda dla mnie podejrzanie, dlatego że tutaj występuje 4t kwadrat i 9 na końcu. Zarówno to wyrażenie pierwsze, jak i to ostatnie wygląda jak kwadrat czegoś. W istocie to jest kwadrat czegoś, no bo jak weźmiemy 2t do kwadratu, to będzie mieli 4t kwadrat, a jak weźmiemy 3 do kwadratu, to będzie 9. Więc moje podejrzenie jest takie, że to może być kwadrat dwumianu, czyli wielomianu pierwszego stopnia. No to przypomnijmy sobie, jak wygląda kwadrat takiego dwumianu? Powiedzmy, że mam jakieś dowolne a i b, sumę takich dwóch wyrażeń i do kwadratu. Zastanówmy się, co to będzie. No niektórzy od razu wiedzą, jaki jest wzór skróconego mnożenia. Jak ktoś nie wie, to ja teraz szybko, szybciutko go wyprowadzę. Czyli to jest mnożenie a plus b razy a plus b, czyli mnożę przez a oba składniki w tym, w tym prawym nawiasie, czyli mam a kwadrat a razy b. Teraz może przez B, B razy A, no to mogę napisać znowu, że to jest A razy B, bo mnożenie jest przemienne. Dodać B razy B, czyli dodać B kwadrat. Pomnożyłem każdy składnik z pierwszego nawiasu przez każdy składnik z drugiego. Tutaj widzimy, że mamy podobne wyrazy. Możemy do siebie dodać. Mamy A kwadrat, dodać 2AB, dodać B kwadrat. No i to jest znany wzór skróconego mnożenia. Rozwinięcie A plus B do kwadratu. Warto takie rzeczy pamiętać, żeby nie musieć za każdym razem sobie tego wymnażać. No ale jak się zapamięta, to można sobie tak wymnożyć, jak ja to tutaj zrobiłem. No dobrze, ale nam się to przyda do tego, żeby porównać to z tym, co tutaj mamy. Czyli tak, to powinno być nasze a kwadrat. Czyli w tym wypadku to jest 2t do kwadratu, czyli a jest równe 2t. Dobrze, jedźmy dalej. To ma być nasze b kwadrat. Jeżeli to ma być kwadrat czegoś. No to jest po prostu 3 do kwadratu, czyli b jest równe 3 w tym wypadku. No i teraz trzeba sprawdzić, czy. 12t jest iloczynem 2 razy a razy b. No, albo jest, albo nie jest. Jeżeli jest iloczynem, to to będzie kwadrat. Jeżeli nie jest, to to nie będzie kwadrat. Więc trzeba to sprawdzić. No to pomnożmy. 2 pomnożone przez a. a to ma być 2t. Przez 3 jeszcze muszę pomnożyć, bo b to jest 3. No to 2 razy 2 to jest 4, razy 3 to jest 12, razy t to jest 12t. 12t. Czyli zgadza się, bo tutaj mamy 12t. Gdyby tu wyszło coś innego, to to nie byłby pełen kwadrat, ale ponieważ wyszło dokładnie to, co trzeba, no to to będzie pełny kwadrat i mogę zapisać to wyrażenie w takiej postaci. Muszę pamiętać o tej minus jedynce, którą wyciągnąłem przed nawias, razy coś do kwadratu. Suma dwóch wyrażeń. Jakich dwóch wyrażeń? No moje a jest równe 2t, a moje b jest równe 3 no i odgadłem ten rozkład na czynniki, że to jest minus 1 razy 2t plus 3 do kwadratu, czy też 2t plus 3 razy 2t plus 3. Więc widać, że warto pamiętać wzory skróconego mnożenia, i warto też uważnie przyglądać takim wyrażeniom, bo czasami okazuje się, że dają się one zwinąć właśnie z zastosowaniem tych wzorów skróconego mnożenia. Czasami takie wrażenie okazuje się być kwadratem czegoś znacznie prostszego.